studio telewizji w Polsce i portalu w gospodarce.pl na 6. forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Maciej Wośko, witam Państwa bardzo serdecznie, a przed nami rozmowa z panią poseł Małgorzatą Zwiercan. Witam bardzo serdecznie. Inicjatorka powstania, powołania Forum Wizja Rozwoju, inicjatorka Fundacji Wizja Rozwoju i komendant ochotniczych chówców pracy. Witam bardzo serdecznie panią komendant w takim razie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani komendant, bo no, tak się będę do pani zwracał. Jesteśmy po pierwszym dniu 6. forum. Mam tę przyjemność, ten zaszczyt, że miałem okazję uczestniczyć we wszystkich gdyńskich forach od samego początku. Proszę powiedzieć, co pani zdaniem najbardziej zmieniło się w ciągu tych 6 lat? No bo ja rozumiem tematyka poszczególnych debat czy dyskusji podczas forów, sposób też organizacji, goście, którzy tu się pojawiają. Ale czy jest coś takiego, co mogłaby pani powiedzieć, że po tych 6 latach rzeczywiście widać w tym roku zmianę, no na przykład właśnie w sposobie traktowania choćby gospodarki? Znaczy ja się bardzo cieszę, że są zmiany, zaraz o których powiem, ale również się cieszę, że stałe jest zaufanie premiera Mateusza Morawieckiego do tego, co robimy, bo po raz 6 objął patronatem honorowym nasze przedsięwzięcie. Także dla nas jest to bardzo ważne, tak, że cały czas nam ufa. Pierwsze... To jest taki stały punkt w kalendarzu pana premiera, bo co roku rzeczywiście... Uczestniczy, wygłasza. Bardzo ważne, bo ja powiem szczerze, że ja nawet w swojej pracy do tych wystąpień dotyczących pewnej wizji gospodarczej pana premiera Morawieckiego, no wracam wielokrotnie w wielu, wielu dyskusjach, w wielu rozmowach. Tak, to też w zasadzie forum powstało pod taką inspiracją gdzieś tego, co premier Mateusz Morawiecki mówił na samym początku, jak wszedł do rządu, gdzie był ministrem rozwoju i ministrem finansów. Mówił o tym, że musimy patrzeć w przyszłość, tak? Nie da się rozwijać gospodarki, nie da się nawet mówić o gospodarce, żeby cokolwiek zrobić w bardzo krótkim czasie. To na wiele takich właśnie tych rozwiązań potrzeba po prostu spojrzenia długofalowego, ale też wypracowywania i dążenia do tych właśnie celów, do tego, co też tutaj te nasze debaty podpowiadają, tak, obecnemu rządowi, bo właśnie te nasze wizje, ta perspektywa dalekosiężna. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że te pierwsze forum, drugie forum, gdzie mówiliśmy o energetyce, o tej przyszłości, tak, o wodorze, o węglu, to dzisiaj nabiera kształtu. To dzisiaj realizujemy te wyzwania, o których mówiliśmy właśnie w pierwszym, drugim, na drugim forum, trzecim forum. Także cały czas są wizje przyszłości. Dążymy do tego, żeby realizować to, co jesteśmy w stanie, i to już faktycznie w 120, ja nawet powiem w 150% jest realizowane i dalej idziemy w przyszłość. Teraz bardziej mówimy znowu o nowoczesności, bo nasza gospodarka już można powiedzieć jest dosyć silna, jest taka stabilna, także teraz idziemy też w nowoczesność, ale myślimy również o tym, żeby zadbać rynek pracy, tak? Mówimy też o tym, że potrzebni nam są pracodawcy, są potrzebni również nasi pracownicy, młodzi ludzie. Dlatego też jako komendant ochotniczych chówców pracy pozwoliłam sobie, żeby po raz drugi zorganizować, że partnerem Forum Wizji Rozwoju są targi pracy, gdzie tutaj pokazujemy właśnie tych młodych ludzi. Dzisiaj pan redaktor powiedział, tych młodych ludzi jest wielu, tak? No można powiedzieć, tak, setki. Przerwę, bo rzeczywiście to jest pewien fenomen Forum Wizja w Gospodarce tu w Gdyni, że forum, które przez wiele lat zajmowało się i nadal zajmuje się srebrną gospodarką, jest tu bardzo wiele osób no właśnie reprezentujących tą srebrną część pracowników czy gospodarki, ale jest też bardzo równocześnie bardzo dużo młodych ludzi, to właśnie dzięki współpracy
współpracy z ochotniczymi chówcami pracy. Tak. Ja zawsze stawiałam w zasadzie na wszystkich ludzi, tak? Bo w zasadzie takim największym skarbem naszego państwa to są ludzie. To jest po prostu społeczeństwo. I żeby teraz ci młodzi ludzie mogli wejść w to dorosłe życie, tak? Nabyć tego doświadczenia, no skądś muszą czerpać te dobre wzorce. To właśnie ci nasi eksperci są takimi mentorami, mistrzami, którzy wprowadzają w ten dorosły świat tych młodych ludzi. I to miejsce tutaj jest kapitalne, są targi pracy, to jest to miejsce, w którym można porozmawiać z ekspertami, z ludźmi znającymi się na gospodarce. Bardzo cieszy obecność właśnie młodych ludzi na wielu panelach, to jest bardzo istotne, ale to jak o panelach mówimy, to chciałbym do jednej rzeczy nawiązać. 6 lat temu, kiedy pierwsze forum ruszało, pamiętam, rozmawialiśmy o gospodarce narodowej, o tym, że gospodarka, pieniądz ma kolor barw narodowych i trzeba o tym głośno mówić. Wtedy jeszcze te sformułowania no, spotykały się z takim dosyć chłodnym przyjęciem wielu ekonomistów, zwłaszcza tych o poglądach neoliberalnych. Dzisiaj mam wrażenie, no wszyscy już zaakceptowali ten fakt. Państwo, rząd bierze udział w gospodarczej grze. To jest ta ogromna zmiana i to widać tutaj też bardzo wyraźnie podczas paneli na forum Wizja w Rozwoju. Proszę zobaczyć, ile produktów mamy, gdzie pisze polski produkt, tak? Dążymy do tego, żeby właśnie pokazać to, co polskie, to dobre. Ja powiem, to, co polskie, to najlepsze. I no, jesteśmy w Polsce. I tutaj, no tak szczerze mówiąc, no nie możemy rozmawiać inaczej. Dla nas powinna być, tak? Bo najważniejsza właśnie powinna być Polska, nasze społeczeństwo, nasza gospodarka, nasze bezpieczeństwo. Na to, co stawiamy, tak? To, co jest podstawą funkcjonowania państwa. Pani komendant, to jeszcze wracając do ochotniczych chówców pracy, mieliśmy wczoraj okazję podczas gali no, nagrodzić oklaskami, a pani miała okazję wręczyć nagrody dla pracodawców, którzy współpracują z OHP. Z OHP, które no, jest organizacją, mam wrażenie, trochę zapomnianą, trochę kojarzącą się z poprzednim systemem, natomiast no, działa całkiem sprawnie i współpracuje no, naprawdę z bardzo dobrymi, z bardzo dużymi firmami w kontekście szkoleń, w kontekście przygotowania pracowników, na których nam bardzo przecież zależy. Tak, to prawda i jak objęłam pełnienie funkcji komendanta ochotniczych chówców pracy, było mi bardzo przykro, że ochotnicze chówce pracy są tak stygmatyzowane. Może nawet nie same ochotnicze chówce, jak dzieci, które przychodzą, tak, żeby się wykształcić, żeby zdobyć zawód. A proszę mi wierzyć, to są naprawdę wspaniałe dzieci, do których należy przyszłość właśnie. I dzisiaj nawet rozmawialiśmy o przyszłości kształcenia młodych ludzi, gdzie była i profesor Hrynkiewicz, i profesor Nycz. Także no, panel też taki, który reprezentowały naprawdę godne osoby. I byli również pracodawcy, tacy jak prezes Świerczek z PKP Intercity, gdzie ostatnio podpisaliśmy umowę partnerską o przyjmowaniu naszych właśnie, znaczy dzieci, tak, z ochotniczych chówców pracy na szkolenia, znaczy na szkolenia, na kształcenie w kierunku, znaczy zawodowym, jeżeli chodzi o tych pracowników, którzy potrzebni są na rynku pracy w PKP Intercity. To ja odbiję piłeczkę, bo powiem z kolei na panelu, który miałem okazję moderować, dotyczącym no, między innymi też wyzwań dla gospodarki. Kwestia rynku pracy stała się tym, czy była tym jednym z najważniejszych punktów, poza oczywiście transformacją czy nadregulacją rynku europejskiego, z czym się mierzymy, ale ten rynek pracy w Polsce
po pierwsze w bardzo dobrej sytuacji, dzisiaj mamy bardzo niskie bezrobocie, ale zmiany na rynku pracy będą rzeczywiście tym bardzo ważnym elementem gry gospodarczej. I rozumiem, że ochotnicze chówce pracy biorą też w tym udział, szkoląc, przygotowując młodych pracowników. Tak, my kształcimy i wychowujemy w zasadzie, ja tak mówię, nasze dzieci, bo my identyfikujemy się z tymi naszymi dziećmi. Kształcimy w ponad 60 zawodach. Są to też zawody takie, które można powiedzieć gdzieś już są takie wymarłe, jak kowal czy zegarmistrz. A tak samo są ci fachowcy potrzebni. I mówię, oprócz tych takich najbardziej popularnych, tak jak mechanicy, elektrycy, fryzjerzy, kucharze, to również są to zawody takie niszowe, tak, na naszym rynku. No, choćby nagrodzone wczoraj meble Wójci, które też wspierają, współpracując. Tam kilkanaście lat już jedna z osób pracuje w firmie, o czym pani prezes mówiła. Tak, tam pani prezes mówiła, że właśnie uczeń, który, znaczy tak, osoba, która była uczniem, już 12 lat jest pracownikiem. I do tego też dążymy właśnie, żeby uczniowie, którzy kształcą się w danym zawodzie, żeby ci pracodawcy przyjmowali dalej po prostu do pracy. I oczywiście dalej mogą się rozwijać. To nie jest tak. Wielu pracodawców dzisiaj dąży też do tego, żeby pozyskać pracownika, ale żeby również dać szansę na kształcenie. Gdynia jest takim kapitalnym miejscem na zrobienie takiego forum, bo wszyscy do tego nawiązujemy. Miasto z morza i marzeń to jest to miasto, które powstało właściwie od zera i jest tym polem do dumy tak naprawdę, zwłaszcza dla mieszkańców północnej Polski i Trójmiasta. Bo rozmawiamy tutaj też właśnie o takich dużych inwestycjach, które być może właśnie za 100 lat będą taką drugą Gdynią, którą ktoś będzie wspominał, że dobrze, że wtedy została podjęta taka decyzja, mowa o centralnym porcie komunikacyjnym, o dużych projektach infrastrukturalnych. O tym rozmawiamy też tutaj. Ale ja bym postawił jeszcze jedną tezę. Tak naprawdę tą największą zmianą, którą udało się tu w Gdyni przeprowadzić, to właśnie wprowadzenie debaty o srebrnej gospodarce do takiego stałego elementu gry. Tak, bo ta srebrna gospodarka to jest takie, czerpiemy właśnie z doświadczenia tych ludzi, tak? Srebrna gospodarka to mówi się, że to 60+, ale proszę mi wierzyć, że ci 60-latkowie to oni są właśnie pełni jeszcze energii życia. Ja skromnie mówiąc już też jestem te 60+ i nie wybieram się na emeryturę, ale dlatego, że chcę, tak? I dzisiaj mamy wybór, że nie to, że kobiety muszą pracować po tym 60 roku życia, tylko jeżeli oczywiście jeszcze im zdrowie pozwala, chęci, tak? Jeszcze coś chcą zrobić, to mają możliwości. A panowie, po 65 roku życia, tak? Pani komendant, to ja tylko uzupełniająco powiem, każdy przekonuje się o tym sam, bo ja wiele lat temu, pewnie za 20 lat temu przygotowywałem taki dodatek aktywnego seniora 50+. Jak w ubiegłym roku to 50+ osiągnąłem, to pomyślałem sobie, to było bardzo niesprawiedliwe. Nazywanie osób 50+ i czy 60+ seniorami, bo przecież to są bardzo często właśnie bardzo aktywne osoby, co widać właśnie tutaj też na Forum Rozwoju w Gdyni. Wracam do Gdyni, do tego miejsca szczególnego. Akademia Marynarki Wojennej to jest też, zwłaszcza w kontekście tych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa, niezwykle ważne miejsce, znamienne miejsce, w którym forum się odbywa. To ma znaczenie, że to forum właśnie dzieje się tutaj w Gdyni?
dla wiele osób ma znaczenie, że właśnie mówiąc o tym bezpieczeństwie, rozmawiając wielokrotnie z panem rektorem, tak, Tomaszem Szubrychtem, to podkreślał, że nawet dla samej Akademii to, że jesteśmy tutaj, to, że pokazujemy, tak, Akademię Marynarki Wojennej, to no właśnie, że wszystko tutaj się dzieje, ma wielkie znaczenie. Małgorzata Zwiercan, komendant ochotniczych chówców pracy, inicjatorka powstania Forum Wizji Rozwoju, którego gośćmi po raz szósty jesteśmy z redakcją Telewizji w Polsce, portalu w gospodarce, portalu w polityce i tygodnika sieci. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A Państwa już zapraszam na kolejne rozmowy z naszego studia na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Dziękuję bardzo. Dziękuję.